przegrywa i Esplury i zginą Ortlik. Dopiero na trzecim miejscu. No czyli niespodzianka, z całą pewnością. Absolutnie największa faworytka tych zawodów już jest bez medalu, no można by powiedzieć. Treningi to jedno, zawody Pucharu Świata, kiedy zdajesz sobie sprawę i o, tutaj proszę, to krawędziowanie prawy. Ty? Czy ona? Dyszkę jeszcze skosiła, tak? No właśnie. Skoczkowana. O, tutaj proszę, to krawędziowanie prawy. Ty? Czy ona?